Piotr Robakowski, z numerem 10 Łukasz Stasiak i z numerem 9 Sebastian Żołnowski. Na ławce rezerwowej zameldowali się z numerem 1 przed nami 90 minut zmagań albo i więcej trzeciej kolejki trzeciej ligi grupy drugiej. No i zobaczymy, który zespołów zwycięży w tym meczu. Już do początku, od początku zerwała się drużyna Elany, by atakować na bramkę rywali. Dośrodkowanie do środka, błąd defensywy. No i pierwsza interwencja w tym spotkaniu Patryka Kotłowskiego. A tutaj na drugą kolejkę w końcu zwycięstwo 2-1. Dobre wrzucenie na krótki stópek, przedłużenie i znakomicie interweniuje. No i piłka gdzieś przed 16 ląduje. No lepszy okres gry Torunian. Czy wykorzystający stał dystansu, ależ huknął z impetem w środku Glanowskiego. Podanie prostopadłe, Bzdęga. Bzdęga, uderzenie z dystansu. No i broni bardzo dobrze Patryk Kotłowski, ponownie zatrudniony przez pomocnika drużyny toruńskiej. Środkiem podanie do Stasiaka. Stasiak odbija piłkę głową, ale piłka wysoko nad bramką Piotrowskiego. Chociaż no, zobaczymy z jakim skutkiem. Jak na razie tylko 3 punkty zainkasowane po 2 meczach. I szansa dla Torunia, ma dużo miejsca, uderzenie po ziemi, oj, zbyt długo tylko jeszcze dobitka, Bzdęga po ziemi, a i tam dobrze trafił obrońcy Sprzodkowa, jeszcze jedna próba, słupek, no. Zagdański strzela po ziemi, ale na tyle bezpiecznie, że łapie tą piłkę spokojnie w rękawice. No i teraz szansa na kontrę dla GKS-u, czy wygra ten pojedynek sprinterski, wygrał napastnik GKS-u Sprzodkowo, szansa na gola, ale znakomicie wystawił tą nogę. Glanowski czeka na piłkę, ma dużo miejsca. Dobre podanie, a i źle tam przyjął piłkę zawodnik toruńskiego zespołu. Aleksandrowicz do boku, jest tu Stefanowicz, Uszalewski, przepraszam, dośrodkowanie. Jest strzał głową i gol! Od kozła 1-0. Łukasz Zagdański zdobywa bramkę dla toruńskiej drużyny. I Elana od 40 minuty prowadzi 1-0. Łukasz Zagdański, drugi gol w tym sezonie. Napastnika zespołu toruńskiego, no dobrze do tej piłki wyskoczył, jak najwyżej mógł, piłka jeszcze skozłowała, pogubił się przy tej interwencji Patryk Kotłowski, zatrzepotała tuż pod poprzeczką piłka w bramce drużyny GKS-u Przodkowa i Torunia wychodzą na prowadzenie 1-0. Teraz zamarkował dalekie podanie stoper drużyny i kontra Torunian 5-5, dobre podanie, nie ma spalonego, rusza z piłką gracze Lańscy. Podcinka i druga bramka! Tomasz Bzdęga, nie, to Patryk Aleksandrowicz z numerem 10 strzela bramkę na 2-0 w 43 minucie spotkania. Błąd obrońców GKS-u Przodkowo i to musiało skończyć się bramką. Dobra kontra, znakomicie z piłką pobiegł doświadczony w końcu napastnik Patryk Aleksandrowicz. Z numerem 10 Łukasz Stasiak wznawia grę. Przypomnijmy, w żółto-niebieskich strojach tradycyjnie toruńska drużyna, natomiast na biało-błękitne uniformy ubrana ekipa z Pomorza. Teraz strzał z dystansu, no i z problemami na raty broni Bartosz Piotrowski. Dobry. No i teraz dobra próba graczy GKS-u Przodkowo, sporo zamieszania. Głębokie dośrodkowanie, nabiegają zawodnicy, no. I mamy balka w środku pola, piłkę przyjmują gracze z Przodkowa, szansa na dobrą akcję. Do środka, podanie nie ma spalonego, uderzenie jest, bramka kontaktowa dla GKS-u Przodkowo, a piłkę do siatki skierował. No zaraz zerknijmy jeszcze raz powtórce. No, nie dostrzegłem numeru, być może to Sebastian Żołnowski z numerem 9. No dobry podanie na lewą stronę, Lenkiewicz, Zagdański, ale piłka minimalnie chybiona tam. No i dobra teraz akcja prawą stroną, dośrodkowanie, a i tam czekał Lenkiewicz, jeszcze strzał z dystansu, ależ dobrze rzucił się tej piłki Kotłowski. Lenkiewicz lewą stroną, bardzo dobrze przemysuwa się Lenkiewicz, ma tam swoich kolegów polu karnym, Lenkiewicz, ładnie mija rywali Lenkiewicz, a i za długo chyba. Na prawej stronie z 18, tutaj biega Stefanowicz, dobre podanie, no mów, piłka po koźle, jeszcze dobitka, jest gol, nie ma obok słupka i tam pogubił się w tej interwencji Kotłowski. No kolejna próba kontry, Stasiak z pierwszego kontaktu i minimalnie podłuje. No, Torunianie teraz mają piłkę w swoim polu karnym, błąd, strzał, poprzeczka ratuje teraz Torunian, jeszcze dobitka głową i jest 2-2, GKS Przodkowo
w 90 minucie zdobywa bramkę dającą remis 2-2. To, o czym mówiłem od samego początku, no nie takie historie znają kibice tutaj w Toruniu. No i za chwilę usłyszymy gwizdek kończący to spotkanie. Tak jest, trzy gwizdki, koniec meczu, a więc remis 2-2. Elana Toruń remisuje z GKS-em Przodchowo. Bramki dla toruńskiego zespołu zdobywał Łukasz Zagdański, Patryk Aleksandrowicz.